Kiedy wróci stare intro? To jest twój szczęśliwy dzień, kochana! Cześć, kochani, witam was bardzo serdecznie w moim samochodzie. Proszę zapiąć pasy. Spokojnie. Jestem bardzo dobrym kierowcą. A! Wy się nie martwcie, jesteście bezpieczni. Tylko zapnijcie pasy, proszę. Dziękuję bardzo. Też tak uważam. Jeżeli mielibyście ochotę, to możecie tam napisać do mojego crusha, że wyglądam zajebiście. No niestety nie. Chociaż... No nie, absolutnie. Moja mama by mnie zabiła prawdopodobnie, gdybym znowu jej powiedziała, że się wyprowadzam do Konstancina. Ja nigdy w życiu nie żałowałam, nie założyłam śledzia. To jest jedno z moich największych osiągnięć w życiu. I ja nie wiem w ogóle, jak wpadłam na ten pomysł, żeby wymyśleć śledź, pięć. Ja nigdy nie miałam. Ja nie potrzebuję chłopaka, jestem niezależna. Ile razy? Ale ostatnio widziałam zajebistego TikToka. Laska po godzinie zorientowała się, że wrzuciła swojego nudeska na główne story. Who saw it? I didn't look. You didn't look? I don't care. Everyone just text Renesha deleted. Czytam. I z racji tego, że urodziłam się 23 października, czasami jestem wagą, czasami jestem skorpionem. Jak mi nie pasuje skorpion, to patrzę na wagę. Ale ogólnie nie wierzę w to. Nie znalazł się jeszcze taki, co by mi się spodobał i co by chciałby ze mną być w związku. Co nie zmienia faktu, że miałam relacje z mężczyznami, tylko po prostu one z nic z tego nie wychodziło. A jak wychodziło, no to bardziej płacz i zgrzytanie zębami. Spójrz na Kinię Wiczyńską. Jeżeli masz ochotę, to se obejrzyj jej YouTube'a. Kinia nie przejmuje się niczym. Kinia po prostu nagrywa i to jest piękne w Kinii. Także ja bardzo serdecznie polecam ją do motywowania się. Jak widzę, jesteś... Dziewczyna jest czy chłopak? Kurczę. Jeżeli jesteś dziewczyną, to chciałabym ci polecić dziewczynę. Dlaczego mężczyźni kochają za łzy? Książka pokazuje nowe podejście, w jaki sposób mogą wyglądać twoje relacje z mężczyznami. No ogólnie wiecie, no ja przeczytałam tę książkę i byłam zachwycona. No i ja do dupy, no i tak się skończyło, że byłam zachwycona. Później spotkałam chłopaka, z którym się spodobał i znowu mi miękną kolana i nie jestem za łzą, także... Nie ma wam. Samej. Zapytanie. Oczywiście, że tak. Boże, to jest moja mama pytała, to pytanie. Raczej tak. Raczej, no, ja lubię studiować pod tym względem, że lubię mieć zniżki studenckie, także raczej się wybiorę na tę magisterkę kiedyś. No, mogłabym. Wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne, tym bardziej, że jak już mówiłam, zdrowe jedzenie jest bardzo istotne, więc chciałabym was zachęcić, żebyście ze mną zmienili swój tryb życia, bo no to jest ważne, po prostu to jest podstaw. Witajcie, zatrzymałam samochód, ale widzę, że jest złe światło, także znajdziemy miejsce, gdzie będzie lepsze światło. Nie. Też k***a źle. Jest okej. Mówiłam, że mam małe branie? Nie wierzę w Boga. Chociaż prawdopodobnie jak tam, wiecie, przed łożem śmierci, jak tam będę umierać, to pomodlę się pewnie. Nie zadawajcie mi tych pytań, proszę. Z Magdą poznałam się na studiach, z Sebastianem poznałam się przez rodziców Jadwisi, a z Asią... Asia była kiedyś przyjaciółką mojej przyjaciółki. To gdzie teraz szukasz pracy? Myślałam. Zazwyczaj jak mam breakdowny, to myślę o tym. Ciekawe. Pomyślę o tym i dam znać. No, szukasz nowej pracy. Kiedy kolejna przeprowadzka? Nie mam pojęcia. Może na dniach, może za 2 lata. Nie wiem. Ja zazwyczaj bardzo spontanicznie decyduję się, że się wyprowadzam. Tak no, zazwyczaj z dnia na dzień, serio. Znaleźć miłość życia, chyba. Tak zakochać się szczęśliwie. Chciałabym bardzo. Jak radzisz sobie ze stresem? Nie radzę sobie. Dobrze, przeliczmy. Bielany. Później Wilanów. Anglia. Wawer, ale bez mamy. Ochota. Wola. Konstancin. I później znowu Ochota, więc nie wiem, czy liczyć. 9. O Boże. Czy byłaś z Pawłem podczas tego, jak z nim mieszkałaś? Nie, nigdy nie byliśmy razem.
Poważne pytanie, ulubiona zupa grzybowa. Kocham grzyby. No, to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?